Cześć, Rokman z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku. Wracamy do... miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Mamy zrobione w zasadzie... Nie wiem, czy dzisiaj... dzisiaj nie uda się... skończyć gry. W sensie, jeżeli chodzi o fabułę. Zobaczymy. Byłoby fajnie, bo jest... środa. Więc miałbym szansę w piątek nagrywać już jakiś inny materiał z Las Ipoch. Chociaż rozważam też zrobienie materiału ze Stellaris, krótkiego, takiego podsumowującego ostatnie zmiany, bo z okazji czwartej rocznicy czterolecia Stellaris pojawiło się sporo nowych rzeczy w grze i to dosyć fajnych. Wydaje mi się, że przynajmniej wypadałoby je omówić. Uuu, proszę, jak miło. To jest dość... To jest bardzo fajna w sumie kapliczka. Z tych, które są... Często Chill Shard, Added Blood... No, okej. Okay. Nie wiem, czy nie powinienem sobie trochę Frost Protection poprawić, bo mam... zero. To jest bardzo niskie. Ale dobra. Gdzie to jest? Zrobimy to przed... To jest fajny motyw. Tak, wchodzimy tutaj. Frozen... Harford, czyli tu, Farwood. O nie, jeszcze Temple of Frodo najpierw, okej. Natomiast nie wiem, czy przed ostatnim bossem nie będzie trzeba popracować trochę nad... Frost Protection, czyli ochroną przed zamrożeniem, bo... może to naprawdę boleć. Zobaczymy. Pobiegamy tu jeszcze trochę. Czego Goska trzeba bardzo uważać. Tu w ogóle będą ciężkie moby. To jest... dosyć ciężka strefa generalnie. Na magu zdarzyło mi się to parę razy odwalić czapę. I nie spodziewałem się, żeby było łatwiej tym razem. Ale zobaczymy. Ja widzę, że tanka już zmiotło. Tak, niestety te moby mocno biją tutaj, będzie trzeba pilnować, ale... szczerze mówiąc, dramatu nie ma. Teraz tak, tu idziemy... najpierw po to, potem po to i tu. Najpierw tą stronę zrobimy. I jak się tą stronę uda już zrobić... to w zasadzie będę mógł... wymienić miniony na teleport. Wow, gdzie to tu jest? No, zobaczymy. Teraz nie ukrywam, że to nie jest tak, że ten lecenie mnie już męczy, ale chciałbym pójść do przodu i porobić trochę endgame'u dla odmiany.
zamiast cały czas tylko levelować postaci. Zwłaszcza, że chciałbym też mojego Spellblade'a, czyli maga bitewnego, czy raczej magicznego wojownika, chyba jest bardziej poprawna nazwa. No bardziej jest to wojownik, który włada magią, chociaż bazę ma w czarodzieju, więc jedno i drugie ma sens. W każdym razie przebudować build i sprawdzić też, jak się będzie spisywał w endgame, bo jest naprawdę kozacki z tego, co widziałem. Ale to zobaczymy, jak pójdzie. Widzicie, zadaje damage z doty, więc w zasadzie wszystko, co oberwie, jest składane z automatu. Na tych gości trzeba strasznie uważać. Rime Giant jest dosyć wstrętnym przeciwnikiem. Widzicie, dziesiątkuje moje miniony, dosłownie. Ale ja ich nie rozwijam, tak, w żaden sposób. Gdybym w nie zainwestował trochę punktów, to byłoby znacznie lepiej. Celem jest też wbić tutaj 50 przed ostatnim bossem. Byłoby dobrze, jeżeli się uda, chociaż zobaczymy, może być ten kłopot. Zostałem pół bara, więc powinno się udać. Zasięg mam duży, to jest dobra. Na magu, ostrożnie. Na magu bitewnym musiałem się... zbliżyć do nich. Wejść w zasięg. Co, możecie mi wierzyć, było bardzo niepożądane. Zresztą ten główny atak, takie potężne uderzenie z nad głowy, jest zabójcze po prostu. Oto. Biedny szkielet. Widzicie, biedny szkielet dostaje na 2-3 strzały. Jest pozamiatany. Myślę, że gdybym zainwestował punkty w miniony, to one dostałyby więcej HP, uników i tak dalej. Także zobaczymy. Odświeżmy sobie ekipę. Dobra. Ja mogą tutaj cały czas wypuszczać jeszcze dusze, więc to nie jest też tak, że... Znaczy, tu już golda dropi. Jesteśmy, że tak powiem, dopiero na 50 levelu. Wyżej z map podejrzewam, że dropi go jeszcze więcej. Co jest... O tyle dziwne, że z tym goldem za bardzo nie ma co robić. Na każdej postaci mniej więcej wam siądzie... No, zrobiłem dwie postaci, tak, pograłem trochę endgame'u, mam... ile? 157 tysięcy. A widziałem ludzi na filmach, którzy rzucają jakieś tam nagrania ze swoich rozgrywek, że... gdzieś tam na Twitchu, czy na jakichś kanałach angielskojęzycznych, że ludzie mają i po miliard golda, więc... na następnym levelu, więc podejrzewam, że to idzie bardzo szybko w górę, generalnie. Biedne miniony. Myślę, że tutaj należy się spodziewać... Te są przerąbane moby. Powinien zainwestować w trochę Frost Resista. Bo jest z nim naprawdę kiepsko. No jest kiepsko z Frost Resem. Przydałoby się go trochę więcej. Teraz spróbujemy to naprawić. Niech się przydejdziemy do następnej mapy. Po prostu już nie chcę teraz resetować mobów opuszczając mapę, więc chcę wyczyścić wszystko, co mam do wyczyszczenia. Wejdziemy na następną mapę, tam pewnie będzie teleport. W sensie checkpoint.
I sobie na spokojnie wtedy wszystko wyczyszczę. Myślę, że to się... tu był jakiś pierścionek. Healing effect, gdzieś stąd czas, nie. Jest na... jest build, na którym to może zadziałać. Okej, okay, mamy leczonko. Akurat w takim miejscu trochę z dupy, mówiąc brzydko. Wyczyszczony. Tą mapę chcę, tutaj tak jak mówię, chcę czyścić całe mapy. Level idzie szybko, w sumie co widzę w górę. Jest szansa, że przed bossem wbije 50. Co nie ukrywam, byłoby mi bardzo na rękę. Damage jest dobry, generalnie. Dlatego ten skill mnie cały czas... cały czas leczy, co jest... tak, no to trzeba uważać, bo to bije strasznie mocno. Jeśli zadaję im damage, to leczenie mam na tyle wysokie, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale jak ich jest więcej niż 2, na przykład 4 do 5, to niestety zaczyna to boleć to bardzo. W tym tempie mam ten skill szansę użyć na 50 levelu. Jak dobrze pójdzie. Jeszcze potrzebuję dwa levely tutaj, a teraz będzie bardzo szybko nabijał. Fajne jest to, że nie trzeba tego skilla używać, tylko po prostu zdobywanie expa ładuje go na pasku, więc możemy biegać z innymi skillami na pasku, ale levelować się coś w tle, co jest fajne. Tak, każdy z tych kamieni uderza za... uderza za... 111. Kamieni jest... chyba 6 czy 7. Są wali ponad... więcej damage niż mam HP, więc jeżeli się... pakujemy w środek tej nawałnicy, takiej lawiny, to jest czapa murowana. Dobra, to zresztą pełne koło. O, na to trzeba piekielnie uważać właśnie. Nawałnica robi straszny damage. Dobra, i tu już chyba byliśmy, tak jest. Czyli mamy całą lokację wyczyszczoną. Lecimy do checkpointu. Pytanie jest, ile potrzebuje reza? Mniej więcej 50 daje 10%, czyli potrzebuje przynajmniej ze 100 gold reza. Myślę, że mam jakieś totemy, tylko nie wiem, czy będą miały takie, które mają glancing blow. Ale na pewno mam takie, które dają dobrego frost reza. Widzieliście to? Praktycznie mnie zdjął jeden strzałem. Gdyby w zasadzie nie to, że mam pasywkę Reactive Ward, byłoby po mnie. Okej. Okay. Mam bossa. Powinien w miarę szybko zejść. Oni się będą mnożyć, też pamiętam. Jest coraz więcej. Już. Szybko poszło. Nie był to ciężki przeciwnik. Hatchet. Co to było? Ten alchemist small.
Block Protection, wow. To sobie na pewno weźmie tę tarczę. A reszta itemów nie bardzo. Okej. Bierzemy portal i spróbujemy tutaj, jeżeli będzie checkpoint, wrócić się do miasta i zobaczyć, czy można coś zrobić z naszym Frostrezem. Jest checkpoint, dobra. To lecimy od razu do End of Time. Dobra, i teraz czas pokombinować, czy można coś z Frost Resistance zrobić takiego. Tutaj na pewno nic. To są fajne rękawiczki. Częstotliwość, ale to są, chyba to były te cast speed, częstotliwość, necrotic abilities if you have killed an enemy in the last 5 seconds. Ok, to jest spoko, ale nie. Crit protection reduces duration of stuns on you. Stąd raczej nic nie znajdziemy ciekawego, ale... ...64% Chris Replant Damage. Blood Splatter Damage. To jest w ogóle zajebista. Poison Chanson Spell, Ward Retention. To są dwa super. To prawda, tracę Glancing Blow przez to. Cold Protection, proszę bardzo. Jest. Lightning Protection. Jeszcze wystarczyłby jeden. Stracę trochę Glancing Blow, ale tak naprawdę ten Glancing Blow mnie tak strasznie w tym momencie nie interesuje, bo ja rzadko co mnie trafia. Jest to raczej na później. Lightning Protection, Fire. Cold Protection. Cold Protection, Freeze Rate Multiplier. Cold Protection, Freeze Rate Multiplier. To z tymi dwoma mam 105, 200 coś. Wystarczy, żeby mieć dość Cold Protection. While at low health. To jest spoko. Ale na razie nie będę tego mógł używać. Na pewno trzeba zrobić przemeblowanie tutaj, bo chciałbym używać tych dwóch. Czyli trzeba zrobić tak, zdjąć to. Aha. I chciałbym się pozbyć tych na rzecz tych. Czy mam zwiększony damage do Ribla, to ponad, no, ponad 100% w zasadzie. 102 chyba, tak? Co to szybko liczę. Dobrze, to teraz tak, to sobie ułożymy, tak żeby o tym nie zapomnieć, że to tutaj jest. W jakimś takim wygodnym miejscu. Tak jak było ułożone. Powinienem też niebawem zrobić questy i odblokować pozostałe punkty, więc to będzie już łatwiej dużo, ale na razie muszę się trzymać tej wersji, którą mam. Teraz 28% na cold i to powinno w zasadzie wystarczyć w zupełności. By, że tak powiem, rozwiązać nasze problemy wszystkie. Fellwood. Nie Fell, tylko Farwood. Dobra. No to dziab. Zobaczymy, jak teraz będzie to działało. Myślę, że damage z podstawowego ataku będzie zajebiaszczy. Ta. Jest różnica diametralna, rzekłbym nawet. Hmm.
raczej już nic nie dobiegnie. I o to chodzi. Tu była fajna tarcza, chyba. Block protection, block armor, wow, okej. To weźmiemy na pewno. To jest w gruncie rzeczy podstawowy atak. Widać, że mnie dobrze leczy. No to trzeba piekielnie uważać. Widać, że mnie to bardzo dobrze leczy. To jeszcze teraz dodaję piekielnie duży damage. Poduczyłem się też trochę, znaczy nawet nie tyle poduczyłem, co mocno wziąłem pod uwagę sporo rzeczy, jeżeli chodzi o crafting, mianowicie zacząłem kombinować, po co są te scrolle i jak przepada szansa na, czy jak przepada szansa na upgrade i w jakich sytuacjach niszczę przedmioty podczas craftingu. I w zasadzie mam kilka wniosków, o których nagram film, na pewno. Bo uważam, że craftingowi trzeba się jeszcze troszeczkę przyjrzeć, na pewno. Na spokojnie. To mogę wziąć, może się przydać. Do innego buildu, to prawda, do innej postaci. Ale jest fajny item. Ale wymienione, miniony. Tu czyścimy znowu całą mapę, tylko sprawdźmy jeszcze czas nagrania. Czy sprawdźmy? Ja sprawdzę. 22 minuty, dobra. Myślę, że tą mapę skończymy i to będzie koniec odcinka. A w następnym już sobie na spokojnie dojedziemy pewnie bossa i to będzie grande finale. Na to trzeba piekielnie uważać, ale... robi robota. Ta zmiana była bardzo mądra. Szkoda, że ten drugi też nie ma 60% zwiększonego damage'u. Ale jest co do przeżycia. Tak, i ten cold rest to był też dobry ruch. Jest zupełnie inaczej. Normalnie bym tu ginął, podejrzewam. Oni by mnie z tymi szarżami i atakami zabijali, teraz mnie ledwie szarpią. Oczywiście nadal jak się z tego zrobi dużo, to jest ból. Ale są o niebo lepiej. Dwa. Jeszcze jeden punkt tutaj i mogę chyba przełączyć skille, pozbyć się minionów wreszcie. Tak, damage bardzo podskoczył. Odczuwalnie niezwykle, więc... już trochę powysysamy, żeby sobie postawić warda. I w zasadzie dzisiaj... przepraszam, nie pamiętam niku, ale ktoś z was komentował na ostatnim filmie, że zasadniczo to powinienem zmienić... czy że idę w Licza, nie w Nekro, więc tak naprawdę powinienem zmienić nazwę odcinków od jakiegoś czasu już, że nie jest to Nekro, tylko Licz, bo wprowadzam was w błąd. Czy jest to... nadal Akolita jest generalnie ze względu na swój, że tak powiem, no całą historię swoją. Aha, tędy się nie jest przejście, dobra. Ona zostaje wyrzucona, wygnana ze szkoły magów za praktyki nekromanckie, ale w rzeczywistości zmieniamy faktycznie drzewko skilli bardzo szybko z nekromanty na licza jednak, i czy lisza w zasadzie, bo po polsku to powinien być licz, nie licz, nie licz, z tego względu, że no w naszej, że tak powiem, mowie tutaj słowiańskiej to był... jest 50, zajebiaszczo. To jest... to był lisz zawsze, a nie licz.
Nawet pamiętam, że jak się czytało tłumaczenia podręczników niektórych gier RPG, tych takich papierowych, oldschoolowych, których tam parę odcinków temu opowiadałem wam, to faktycznie... W zasadzie jedziemy dalej w damage, to jest fenomenalny skill i trzeba go rozwinąć do maksimum. 8 punktów inta to jest mnóstwo. I w zasadzie w wielu tłumaczeniach pojawiał się leash, zamienię na leash, który był traktowany, podejrzewam, bardziej jako wtedy zapożyczenie z języka angielskiego, niż jako tłumaczenie na polski, bo w zasadzie w polskim języku powinien być leash, a nie leash. No, na razie nie powinny być od jakiegoś czasu nie powinny już być to odcinki nekromanta let's play, tylko leash, ale w zasadzie zaczynaliśmy jako hybryda nekromanty, bo korzystaliśmy z części skilli leasha, czy licza jak wolicie, utrzymując, czyli na przykład summonów, ale budując w zasadzie pasywki i tak dalej już na leasha i... Więc... Ja przyjmuję założenie, że gramy hybrydą nekromanty i potem od 50 levelu, czyli w zasadzie kończąc fabułę, specjalizujemy ją w leasha, czy leasha jak wolicie. Dobra, tu jest ostatni punkt. Tu jest ostatni punkt do zrobienia i to jest... Dostajemy Warda. Zawsze mogę ten jeden punkt zrzucić, to nie jest duży problem. Mamy 3 na 3. No i teraz jest właśnie pytanie... czy nie powinienem wbić tutaj tego? Pozbyć się moich minionów. Nie zacząć grać tak jak... Teraz zaczynamy. W zasadzie zaczynamy dostawać porządnego warda i teraz w zasadzie... Można by było zrobić też jeszcze jedną rzecz. Mianowicie... tu coś jeszcze atakuje. Dobra. Mianowicie zastanowić się, czy... No to trzeba bardzo uważać. Czy nie wziąć... Czy nie wziąć sobie... Nie założyć już legendarnej zbroi, która mi w ogóle zwyzeruje HP-ki całkowicie i na ich miejsce pojawi się Ward. Czy nie jest to lepsze zastosowanie? Bo będę startował po prostu z 500 Warda i z niezłym rezem. Z drugi. Trzeci. Widzicie, mam 3 miniony, Bone Armor tutaj też dostaję, który jest zajebiaszczy, generalnie. 4. Okej. Okay. Fajnie byłoby skrócić na nim czas odnowienia, no ale to jest... Mogę sobie ich nastukać, tych szkieletów. Nie wiem tylko, jak one są wytrzymałe, ale podejrzewam, że... specjalnie. W zasadzie na levelowanie to może być... niekoniecznie najlepsze rozwiązanie, ale zobaczymy. Tak, te szkielety padają jak mucha generalnie, więc... No nie ma jakiegoś większego zastosowania. Ważniejsze to wygenerowanie warda. Jeszcze tu coś jest, zobaczymy, może jakaś skrzynka czy coś. Nic dziwo, no nic. Dobra, jaki mamy czas nagrania? 30 minut dokładnie, to było idealnie skończyć.
być waypoint, tak jest. Mamy waypoint. W takim razie ja śmigam do miasta i widzimy się w następnym odcinku. Udało się utrzymać mniej więcej ten półgodzinny przedział nagrania. Cieszę się z tego, więc cóż. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć!